Najczęściej używanymi znieczuleniami w praktyce położniczej są znieczulenia zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe. Te pierwsze używa się do porodu, dlatego że one umożliwiają pacjentce aktywne spędzenie pierwszego okresu porodu w miarę bezbólowo, natomiast drugie z nich najczęściej używane są przy cięciach cesarskich i powodują de facto odcięcie tej dolnej połowy ciała i brak możliwości ruchu pacjentki, chociaż ta ewentualność również czasami jest wykorzystywana do tego, aby szybciutko w czasie zwykłego porodu naturalnego takie znieczulenie podać, kiedy faktycznie jest ono potrzebne, a widzimy, że poród bez udziału pacjentki i też będzie miał szansę się odbyć. No tutaj jeśli chodzi o nowości, można powiedzieć o różnych preparatach, jakie anestezjolodzy używają. Są to preparaty, które mają być bardziej skuteczne, a wywołujące mniej objawów niepożądanych, jakim jest chociażby spadek ciśnienia tętniczego u pacjentki. Z takich nowości warto jest wymienić gaz rozweselający, który coraz częściej jest dostępny na salach porodowych. Jest to taka forma znieczulenia wziewnego, którą może dozować sobie pacjentka, czasami mąż pacjentki, i to znieczulenie pozwala pacjentce dotrwać do momentu założenia znieczulenia, bądź też nawet przetrwać poród. Wydaje się jednak, że wiara pacjentki w to, że w momencie dobrej współpracy z panią położną czy z zespołem lekarskim w czasie porodu spowoduje, że mniej będzie odczuwać te dolegliwości bólowe, również ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Później te pacjentki zdecydowanie lepiej wspominają poród i mówią, że faktycznie w momencie, kiedy współpracowały i kiedy stosowały się do zaleceń personelu medycznego, to ten poród był o wiele, wiele znośniejszy. Czy zdarzają się jeszcze pacjentki, które rezygnują ze znieczulenia zupełnie? Jak najbardziej. Są takie pacjentki, które życzą sobie urodzić w szpitalu, ale w sposób jak najbardziej naturalny, czyli bez żadnego znieczulania, bez ewentualnie dodatkowych leków, o ile to możliwe. Takie pacjentki jak najbardziej cenimy i w ich przypadkach poród również odbywa się w większości przypadków naprawdę, naprawdę rewelacyjnie, dlatego że one wierzą w swoją siłę, tak? A wydaje się, że wszystko gdzieś tam w głowie jest uważane. Więc jeżeli one wierzą w swoją siłę i wierzą w to, że mogą pokonać zarówno bodźce bólowe, jak i trudy związane z samym porodem siłami natury, że to będzie miało miejsce.